Witam Was bardzo serdecznie. No, ja też Was witam. Witamy Was obydwoje. Humory od samego rana nam dopisują. Jest niedziela, 10 października, godzina 9:30. Wybraliśmy się tutaj w to miejsce, gdzie wczoraj zostawiliśmy tyle grzybów, gdzie ich tutaj tyle było. Zobaczymy, co uda nam się nazbierać. Koszyki mamy. Właściwie żeśmy wzięli po dwa, żeby nam nie brakło. No, ale powiem Wam, że jest dosyć chłodno, był przymrozek. No, w zasadzie na minusie nie było, jest plus 2 stopnie rano było, ale las jest przyszroniony. O, mąż już ma pięknego czerwonego kozaka, także przełączam się i będę nagrywać. Tutaj na starcie przy samej drodze, zobaczcie, jakie cudo rośnie. Przepiękny czerwony kozak. Bierz go. A tutaj zobaczcie, jaką piękną aurę dzisiaj mamy. Pogoda jest fantastyczna. Słońce tutaj przepięknie przedziera się przez drzewa, tworząc taki bajeczny klimat. Liście są po niskiej temperaturze takie mokre, błyszczą się w słońcu. No jest po prostu cudownie. Tutaj na mchu są jeszcze resztki szronu, co też widać. Także nieuchronnie zima się zbliża, dociera tutaj i do mnie. No i chyba to już będzie jedno z ostatnich grzybobrań. Zobaczymy, co tutaj nam się dzisiaj uda nazbierać. Ruszamy w las. Dzień jest przepiękny. Ja tutaj jak zwykle zachwycam się grą światła wśród tej pięknej przyrody. Robię dosyć dużo zdjęć. No jesteśmy jakieś, powiedzmy, 20 minut tutaj w lesie. Grzybów jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj pod drzewem stoją kolejne dwa. Są większe sztuki, są też i mniejsze, bardzo ładne, takie już te jesienne grzyby. W koszyku mam już tyle, prawie pełno. A tutaj są przepiękne, młode. Powiem Wam, że jest dosyć zimno. Zmarzłam już tutaj w nogi, w ręce. Temperatura jednak bardzo pomału się podnosi. Ale grzyby są, zbiera się dosyć przyjemnie. W lesie jest cichutko. Jest dosyć dużo ludzi, bo tutaj też co chwilę kogoś mijamy. Ale mimo wszystko zachowują się cicho. Nie ma tych takich typowych krzykaczy, którzy chodzą i drą się po lesie, oddalą się gdzieś tam na 20 metrów i od razu zaraz się drą. No też tego nie lubię, ale i tak bywa, jak ktoś gdzieś tam się oddali. No grzyby, jak widzicie, są szalone. Tutaj jest kolejny pod drzewem. Wzięliśmy sobie dzisiaj po dwa kosze, ale słuchajcie, jest tak zimno, że nie wiem, czy tutaj do dwóch koszy doczekamy, czy po prostu pozbieramy po tym jednym i pojedziemy do domu się ogrzać i być może później po południu na rekonesans przyjedziemy jeszcze raz. A tutaj jest jeszcze jeden i kolejny. O, tam mam koszyk, idę teraz pozbierać. Mąż tam też, widzę, zbiera, mówi, że już ma też pół kosza. O, a tutaj jaki jest śliczny. Nie, to jest po prostu niesamowite. Bogactwo lasów zachodniopomorskich na pograniczu z Lubuskiem. Lasy okolic Namyślina. Takie bogactwo grzybów tutaj jest. Mąż już ma prawie kosz. Ja, słuchajcie, tak samo. Chodzimy tutaj dokładnie 20 minut. Grzyby są jak szalone, różne, małe, większe, po prostu jest ich wysyp. W samochodzie mamy jeszcze dwa koszyki, no i nie wiem, zobaczymy, albo wrócimy do samochodu, weźmiemy, przyjdziemy tutaj jeszcze zbierać, albo pojedziemy do domu ogrzać się, bo dosyć żeśmy już zmarzli, jest dosyć chłodno w lesie. Ale też zaplanowaliśmy dzisiaj sobie zlewanie miodu pitnego. Mamy pasiekę, pszczoły trzymamy, dosyć sporo mamy uli. No i
mąż robi miód pitny, dwójniak i trójniak. No i teraz trzeba by było już jego zlać do drugiego gąsiora, żeby ten osad po prostu oddzielić od czystego wina i żeby on dojrzewał sobie jeszcze jakiś czas. Także będzie dzisiaj też degustacja, jak on smakuje, czy nam wyszedł odpowiednio, czy nie, bo to też nie jest tak hop-siup zrobić dobry miód pitny. To jest bardzo złożony proces, trzeba pilnować, odpowiednio dobrać proporcje miodu do wody, bo to się tam, powiedzmy, zachowuje ściśle proporcje. No i zobaczymy, jak nam to wyszło. Wytwarzamy dosyć dużo, powiem wam, w własnym gospodarstwie takich naturalnych rzeczy. Jesteśmy zwolennikami zdrowej żywności. Ja osobiście też staram się jak najwięcej wytworzyć własnych produktów, żeby nie kupować w sklepie tej wszędobylskiej, wszechobecnej chemii. Naprawdę, słuchajcie, bardzo łatwo, tanim kosztem można wyprodukować świetne jedzenie samemu, nie latając do sklepu. No, trzeba tylko po prostu chcieć. Tak samo z podstawowymi takimi lekami na jakieś tam dolegliwości, takie typów lekkich, samemu można sobie pozyskać. Kiedyś bardzo interesowałam się zielarstwem. Botanika to była taka moja wielka pasja. Później z różnych takich życiowych przyczyn zrezygnowałam z tego. Poszłam całkowicie w kierunku rolnictwa. Swoje zainteresowania, pasje zarzuciłam. No teraz jednak za namową wielu osób, męża, wracam do tego. No i jestem zadowolona. No też powiem, że właśnie mąż dużo mnie wspiera, bardzo wspiera mnie przyjaciel, który być może nawet niedługo pojawi się tutaj u nas. W tym momencie właśnie pozdrawiam cię, Krzysiu, tutaj z tego lasu. No mam nadzieję, że doczekasz się grzybów, bo cały czas mówisz, że u ciebie ich nie ma. No to w końcu czas, żebyś ruszył te swoje 4 litery i przyjechał tutaj do nas na te grzyby. Wybralibyśmy się we trójkę. Słuchaj, to migiem byśmy te kosze tutaj pozapełniali. No i poczułbyś smak grzybobrania. O, zobacz, Adek, tutaj są kolejne dwa. Patrz, jakie piękne. Zobaczcie. Dwa. Kolejne dwa. I tutaj są kolejne dwa. One już po prostu rosną dwójkami. I tutaj są dwa. I tam dalej są chyba 4. Także pozbieram to. Zobaczymy. Może będzie już pełny kosz. Pójdziemy do samochodu i podejmiemy decyzję, czy jednak jeszcze tutaj będziemy zbierać, czy... O, tutaj jest jeden, drugi, dwa i kolejny. I to wszystko sama taka młodzież piękna jest. O, tam pod drzewem są następne. I tutaj przy pieńku jest ładny. Dobra, pozbieramy to teraz i podejmiemy decyzję, co dalej. Czy grzybki wygrają z winkiem, czy jednak przegrają z winkiem. To się zaraz okaże. No i kosz jest już czubaty. A tutaj koło kosza kolejne piękne małe grzybki. Słuchajcie, po prostu nie idzie tego przezbierać. Nie idzie tego tutaj wyzbierać. Ludzi jest w lesie bardzo dużo, ale mimo wszystko grzybów, jak widać, również jest dużo. Idziemy do samochodu, bo żeśmy już solidnie zmarzli. No i prawdopodobnie dopiero później, jeszcze po południu, po zlewaniu miodu pitnego, po degustacjach, jak będziemy w stanie, to tutaj jeszcze zawitamy. I kolejny. I tutaj są jeszcze dwa. I tam jest. Także nie będę tutaj już więcej krążyć, pokazywać, bo to po prostu jest w kółko jedno i to samo.
Masa grzybów, masa i jeszcze raz masa. Także słuchajcie, kto jest blisko, kto ma ochotę, kto może, niech przyjeżdża, bo z takim koszem w 25 minut można wyjść tutaj z tego lasu. No i zobaczcie, jak tutaj teraz jest przepięknie. Jak tutaj po prostu nie przyjechać? Nie zakochać się w tym miejscu?